Już po raz dziewiąty w Pogórzu odbył się piknik historyczny. Wiele atrakcji czekało na licznie zgromadzoną publiczność, szczególnie dla tych, którzy kochają służby mundurowe. Na pewno to jest, zmieniliśmy teraz status na piknik rodzinno-historyczny. Z tego względu, żeby przez rodzinę, przez ten kształcić i informować o historii. Tegoroczna edycja poświęcona czemu? 80. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Co roku przy pomniku uroczystości odsłonięcie tablicy dzięki panu Maksymilianowi Stańczakowi znaleźliśmy bardzo dużo osób, które z naszego Śląska Cieszyńskiego broniły wolności podczas Powstania Warszawskiego. W tym roku wyjątkiem, ewenementem w naszej gminie, nie wiem czy powiecie, był trzeci szwadron pułku ułanów śląskich, jedyny chyba w naszym rejonie, bardzo ładny pokaz, szwoleżerski, szacunek, pierwszy raz taki pokaz był. Oprócz tego dziękuję serdecznie grupie rekonstrukcyjnej GRH Beskidy za wsparcie i za pokaz. To jest wszystko dla nas, dla historii. Wszyscy podziwiali z zainteresowaniem tegoroczną inscenizację, która poświęcona została wydarzeniom Powstania Warszawskiego, a to z racji 80. rocznicy. W związku z 80. rocznicą, którą obchodzimy, wybuchu Powstania Warszawskiego, w tym roku przygotowaliśmy rekonstrukcję, która dotyczyła też walki okołopowstańczej, która rozegrała się w Puszczy Kampinowskiej. Oddział majora Adolfa Pilcha pod dowództwem, który dowodził oddziałem Armii Krajowej, a który pochodził właśnie tutaj z Wisły, stąd, rozgromił oddział Rona, SS Rona, który dokonywał okropnych zbrodni na ludności cywilnej i na powstańcach warszawskich podczas rzezi, choćby między innymi rzezi Woli. I ten oddział został wycofany do Puszczy Kampinowskiej na odpoczynek i tam specjalny wydzielony oddział Armii Krajowej pod właśnie dowództwem majora Adolfa Pilcha pochodzącego z Wisły rozgromił ten batalion SS Rona, czym wziął, można by powiedzieć, pewną zemstę i pomstę za właśnie zbrodnie dokonane na ludności cywilnej w Warszawie. W grupie, jakie zaprezentowałem dzisiaj, wybrany ten element historii to oczywiście nasza grupa, czyli Beskidy oraz grupa, która towarzyszy nam już od lat przy tego typu piknikach, czyli 34. Pułk Strzelców Gwardii oraz De Valkyria. To są grupy, które odtworzyły tą stronę niemiecką, a my wcieliliśmy się w żołnierzy AK Campinos. W tym roku pierwszy raz od 9 lat piknik nie został dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a my przez 9 lat tu przybliżaliśmy lokalnej ludności różne wybrane elementy historyczne, bo co roku inscenizacja, rekonstrukcja dotyczyła innego wątku historycznego, a w tym roku ze względu na to, że no nie było tego dofinansowania, to sami zasponsorowaliśmy sobie tą rekonstrukcję, dlatego że po pierwsze zależy nam na to, żeby krzewić tą historię historyczną, tą wiedzę historyczną, a dwa, że sołtys Pogórza Mariusz Rodeńko jest człowiekiem, któremu bardzo zależy na promowaniu historii i nie chcieliśmy go zostawić samego. Tutaj wrzesień to na pewno uroczystości rocznicowe związane z operacją Lawina, czyli wymordowaniem żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Flamę Bartka, ale kluczowym takim corocznym naszym wydarzeniem, które jest we wrześniu, 21-22 września, to jest już 20 rajd Bartka, rajd właśnie ku czci tych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy wyklętych, którzy walczyli tutaj w 1945-47 roku. Tym razem idziemy na Błatnią, rajd będzie dotyczył historycznych wątków związanych i z Armią Krajową podczas okupacji niemieckiej i z Narodowymi Siłami Zbrojnymi już po 1945 roku. Piknik historyczny zakończył festyn. Kamerą w Pogórzu był Mariusz Jaszczurowski.